O, jest okej, okay, fajnie. To dostaję informację. Akurat ja wrzuciłam tutaj sobie. A, teraz się widzę, dobra. Bo wrzuciłam sobie też na drugim komputerze ten. No to w takim razie jeszcze może poczekamy z minutkę, żeby się więcej osób zebrało. I nie wiem, czy mi się to uda udostępnić. Może spróbuję udostępnić na grupie. O. Aha, albo nie, bo ja się później po prostu nie połapię w tych w komentarzach. Albo może udostępnię i poproszę, że kto chce te pytania, to musi właśnie na. Dobra, tylko jeszcze właśnie na tej grupie. Dobrze, udostępnię to, proszę, poczekajcie Państwo chwileczkę. I jak będzie udostępnione, to zaraz do Państwa wracam i zaczynam temat, tak jak obiecałam. Jest dieta. Już. Dobra, myślę, że mogę już opublikować to na grupie i wtedy, aha, i jeszcze tylko wyłączę telefon drugi i powinniśmy spokojnie działać już wtedy, żeby mi tutaj nikt nie dzwonił. Okej, dobra. Czyli zaczynamy temat, jaki obiecałam. Zupy wzmacniające. To są tak zwane też zupy mocy z pozycji medycyny chińskiej. I dzisiaj opowiem o tym, czym są te zupy mocy i w jaki sposób można je przygotować. Generalnie, jeśli chodzi o zupy, to są bardzo podzielone zdania. Nie mówię tylko o zupach mocy, tylko w ogóle o zupach. Bo z zupami to jest właśnie też tak, że dużo osób uważa, że w ogóle zupy to tuczą, że są niezdrowe i w ogóle przygotowywanie zup to jest jakieś, nie wiem, staromodne, pracochłonne i że się w ogóle nie opłaca tego robić. Natomiast osoby, które są na grupie, no to myślę, że większość osób już jest przekonanych i faktycznie nawet tam niektórzy piękne już zupę mocy wrzucają. Ale dla nowych osób, które właśnie nie znają, co to jest zupa mocy i faktycznie jaką moc ona może nam dać i z czego to się bierze, to myślę, że za chwileczkę właśnie powiem kilka słów. Jeśli chodzi o medycynę chińską, to mówi się tak, że długotrwałe gotowanie, czyli tak jak będzie za chwilę właśnie z zupami mocy, powoduje transformację substancji, czyli tego, co wkładamy w energię. A żeby funkcjonować, żeby żyć, my cały czas potrzebujemy energię do życia. Oczywiście ta energia pochodzi z wielu źródeł, bo energię, czyli inaczej to chi, my mamy tak, to przedurodzeniowe chi, prawda? A później to my cały czas to musimy uzupełniać. I uzupełniamy. Oczywiście, tak, ja mówię w tej chwili w wielkim skrócie. Uzupełniamy na przykład po prostu poprzez oddech, więc wszelkiego rodzaju ćwiczenia oddechowe jak najbardziej mają sens, ale drugim czynnikiem właśnie i chyba nawet bardziej istotnym to jest właśnie uzupełnianie tego chi poprzez pożywienie. I jeśli my będziemy faktycznie uzupełniać cały czas to chi, to będziemy w dużo lepszej kondycji. I jak gotujemy te zupy mocy, to jest tak, że wszystko to, co do nich wrzucamy, to tak naprawdę to już traci smak i można powiedzieć, że jest bezwartościowe. I zupy mocy polegają na tym, że my w zasadzie odlewamy ten bulion.
Ja już widzę, że tutaj się rodzi dużo pytań, natomiast mam prośbę. Ja powiem, co to są zupy mocy, a kto ma pytania, to bardzo proszę dotrwać do końca i będę odpowiadać, dobrze? Bo tak to właśnie nawet jak później te live'y są do odsłuchania, to dużo osób właśnie narzeka, że nie ma tego wątku i nie ukrywam. Ci, co odsłuchują po czasie, nie ma dla nich wątku, a z kolei nie ukrywam, że mnie to też troszeczkę wybija z rytmu to, co często gęsto chcę powiedzieć. I można powiedzieć, że ta materia, tak, czyli to, co wrzucamy, te produkty zamieniły się w chi, i to chi możemy właśnie dostarczyć ciału poprzez spożycie właśnie bulionu. I tak kiedyś była prowadzona rekonwalescencja, i powiem tak, w tej chwili dużo się tak mówi, że to medycyna chińska. Oczywiście zajmuję się medycyną chińską, rozumiem, jak to działa, i dlatego dalej przekazuję tę wiedzę, ale to nie jest tak, że to jest tak naprawdę coś nowego. Bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy moja mama, ja nawet jeszcze dzieciom też gotowałam różnego rodzaju buliony, na przykład w formie właśnie rekonwalescencji, tak? I bardzo często właśnie takie zupy mocy dostarczamy wtedy, kiedy właśnie ktoś jest w okresie rekonwalescencji, po jakiejś chorobie, bo ona faktycznie dodaje nam tej energii, czyli to, co straciliśmy, jesteśmy w stanie odbudować. I kiedyś nawet też tak było, że wiele zup gotowało się, że tak powiem, bardzo długo. Ja nawet jeszcze to nie są takie odległe czasy, jak my żeśmy jeździli na narty i takie gurolice, jak to się mówi. One jeszcze chyba do dzisiaj nawet niektóre gotują nie na gazie, tylko właśnie na takich tych kuchniach opalanych drewnem albo innymi lepszymi źródłami energii. I tam praktycznie w tej kuchni tak toczy się życie, cały czas się tam po prostu coś podpala. I na tej kuchni ciągle coś stoi. I właśnie często, gęsto właśnie stały takie właśnie zupy, które się gotowało kilka godzin, albo niektórzy nawet gotowali przez kilka dni. I na przykład tak jak w Chinach, takie zupy mocy, oczywiście mówię o tych Chinach tradycyjnych, prawda, bo oni tak samo już żyją jak my Europejczycy, czy jak Ameryka, więc to nie jest tak, że u wszystkich to jest tak idealnie, natomiast ja tu się odnoszę do tradycyjnej medycyny chińskiej, bo o tym jest rozmowa, prawda? To na przykład młodej parze kiedyś to przygotowywano właśnie takie zupy mocy z okazji ślubu, po to, żeby oni się właśnie wzmocnili przed, powiedzmy, oczekiwanym przez wszystkich potomstwem. No i te kuchnie to kiedyś były po prostu pełne. Tam życie kwitło i tam faktycznie cały czas się, można powiedzieć, gotowało. Jeśli chodzi o zupy mocy, to głównie zupy mocy gotujemy z mięsa, dlatego że mięso jest doskonałym źródłem energii. I ono jest uważane w medycynie chińskiej jako taki jeden z ważniejszych aspektów budowania chi, ale także krwi. Natomiast jeśli mówimy o tym, że gotujemy na mięsie albo przynajmniej na kościach, a później powiem o jakości tego wszystkiego, to generalnie jeśli chodzi o mięso, to nam wystarczają małe ilości. I kto z Państwa już, nie wiem, albo był moim pacjentem, albo już był na jakichś moich szkoleniach, to dokładnie wiecie, że mięso poleca się w medycynie chińskiej 2 do 3 razy w tygodniu. Jest to w zupełności wystarczające. Natomiast u nas w tej chwili to mamy takie dwie skrajności. Jedni nie jedzą w ogóle mięsa, a drudzy przesadzają z tym mięsem, bo mięso to tak samo z pozycji medycyny chińskiej będą wszelkiego rodzaju wędliny, prawda? Więc niektórzy jedzą tak właśnie śniadanie, kolacja, kanapka z wędliną, na obiad jeszcze jakieś mięso, no to w tym momencie tego mięsa po prostu mamy troszeczkę za dużo. Dlatego raczej tego mięsa nie używamy tak dużo.
I z mojego doświadczenia, tak jak do mnie przychodzą pacjenci, to jest tak, że dużo wegetarian, już nie mówiąc wegan, generalnie cierpi na niedobory krwi. Przy czym niedobory krwi to nie jest to samo co anemia. Anemia to już jest, że tak powiedziałabym, ostatnim etapem niedoboru krwi, prawda? Natomiast medycyna chińska troszeczkę wcześniej to diagnozuje. I naprawdę niewiele osób umie z wegetarian czy z wegan rozsądnie sobie to wszystko dobierać. Ja nie wchodzę w to, dlaczego ktoś nie je mięsa, to jak gdyby nie moja rola. Bardziej tylko Państwu tłumaczę, jak to wygląda. Nie mówiąc o tym, jeśli chodzi o jeszcze tych wegan czy wegetarian, że bardzo dużo osób spożywa takie produkty zimne termicznie, typu sałaty, jakieś owoce cytrusowe, tofu, kiełki. I tak naprawdę to wszystko właśnie wyczerpuje to nasze yang, to ciepło naszego ciała. I dlatego właśnie na przykład spożywanie zup mocy ma sens, bo zupy mocy będą nam dostarczać tego yang. No i jeśli właśnie ktoś tu jest wegan czy z wegetarian, to pamiętajcie Państwo, że tak naprawdę jeśli chcecie już dochować właśnie swoje zasady, to przede wszystkim spożywajcie wszystkie posiłki na ciepło, bo po prostu brakuje Wam na pewno tego yang. A to mówię z doświadczenia mojego pracy w gabinecie. I tak jak powiedziałam, że mięso stosujemy tak 2-3 razy w tygodniu i można powiedzieć, że to mięso poniekąd jest dla nas takim lekarstwem. Bo jeśli ono jest spożywane sporadycznie, a daje dużo energii, uzupełnia qi, uzupełnia krew, to wtedy jest dla nas pomocne. Bo jeśli będzie w nadmiarze, to w tym momencie niestety, ale każde przedawkowanie, nie tylko mięsa, wszystko co przedawkujemy, to generalnie nam szkodzi, tak? Tak z pozycji na przykład medycyny klasycznej można powiedzieć, że jeśli jemy za dużo mięsa, to mamy zakwaszenie. Natomiast patrząc na to wszystko z pozycji medycyny chińskiej, mówimy o lepkim śluzie, który po prostu obciąża wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Mięso ma być do takiej zupy mocy, mięso czy kości chociażby, jakbyście Państwo używali, musi być wysokiej jakości. Dlatego, że w kościach kumulują się też wszelkiego rodzaju toksyny. I tak, im dłużej gotujemy, to właśnie będziemy wygotowywać te toksyny. Czyli jeśli to ma być jakiś taki mięso, no nie chciałam tutaj być posądzona, załóżmy z hipermarketu tanie, to absolutnie to się na to nie nadaje. To sobie po prostu zjedzcie coś na szybko, jeśli chcecie, natomiast to się nie nadaje na zupę mocy, bo zupa mocy ma Wam dać moc, a nie toksyny. Więc na pewno takie mięso musi być albo od małego rolnika, takiego no, w miarę, że tak powiem, zaznajomionego, gdzie jesteście pewni tej jakości, albo po prostu z jakichś gospodarstw ekologicznych. To musi być dobrej jakości mięso, bo inaczej to nie ma sensu gotować. Jeśli mamy takie mięso, to wtedy faktycznie możemy myśleć o zupach mocy. I jeśli chodzi o mięso, to większość mięsa ma smak słodki. A jeśli coś ma smak słodki, to z pozycji medycyny chińskiej przynależy do przemiany ziemi. Jeśli przynależy do przemiany ziemi, to automatycznie wzmacnia nasze centrum, głównie tutaj żołądek i śledziony. Natomiast oczywiście każde mięso ma swój jeszcze specy oprócz tego, że ma smak słodki z pozycji medycyny chińskiej, bo z pozycji medycyny chińskiej nie klasyfikujemy tylko i wyłącznie ze względu na smak odczuwany, klasyfikujemy ze względu na działanie na nasz organizm, prawda? Więc każde mięso ma mimo wszystko jakiś tam określony smak i określoną termikę. I tą termiką faktycznie one się tam różnią.
I większość, tak jak powiedziałam, tych mięs jest słodka, bardziej tylko chyba z tego co pamiętam, to dziczyzna, bażant bodajże i indyk mają smak ostry, a tak to większość mięs ma jednak smak słodki. Natomiast jak już jestem przy mięsie, na przykład tam też wiadomo, że mamy drób, to na przykład jajka też mają smak słodki. Żółtko jest neutralne i odżywia. Żółtko jest bardzo zdrowe, odżywia qi, odżywia krew, odżywia jin serca i nerek. Więc warto faktycznie spożywać też żółtka. Jeśli chodzi tam o tą klasyfikację mięs, to ja Państwu dzisiaj i na grupie, i na fanpage'u moim podesłałam, znaczy wrzuciłam taki post, żebyście mieli wszystkie mięsa tam sklasyfikowane. Jest tam podział ze względu na termikę, jest tam podział ze względu na smak i po prostu działanie na nasz organizm, czyli na które narządy po prostu działa, tak? Czyli które mięso ma smak słodki, to powiedziałam, że większość będzie miała akurat smak słodki, natomiast one faktycznie różnią się termiką. I to też będzie miało znaczenie, jeśli mówimy o takim leczniczym przygotowaniu zup mocy. Jeśli chodzi o działanie tych bulionów, tak, tych zup mocy, one najlepszą, największą moc będą miały wtedy, kiedy przygotowane są z mięsa, bo niewiele trzeba faktycznie wypić tego bulionu, aby był stosunkowo dobry efekt. Te mięsa gotujemy tak po chińsku z różnymi ziołami, tak? Bo tam oczywiście będziemy mowa też o ziołach chińskich, które trzeba przygotować, ale też nasze zioła, nawet typu, nie wiem, tymianek, majeranek, też można dorzucać. To, co jest u nas też dostępne, że w tej chwili to jest dużo rzeczy dostępnych, tak? Także praktycznie wszystko można powiedzieć, że dostaniemy, bo to, co Państwu tam ewentualnie będę podpowiadać, to praktycznie w tej chwili to już jest wszystko do dostania w Polsce. Więc gotowanie takiego właśnie mięsa z odpowiednimi ziołami staje się, można powiedzieć, praktycznie lekarstwem. Jeśli oczywiście znamy swoje dolegliwości i umiemy sobie to dokładnie dobrać. I takie zupy gotujemy od kilku godzin nawet do kilku dni. Bo to w zależności, czy to jest w lecie, czy to jest w zimie, więc to też faktycznie jest. Natomiast zawsze tam będzie następowała transformacja tej substancji w energię. Ale ponieważ gotujemy też długo, to ten nasz bulion nabywa dużo yang. I pewnie kto z Państwa już pił zupy mocy, to doskonale wie, że faktycznie, jak się napije takiej zupy mocy, to tak nie dość, że się czuje taką energię, to jeszcze dodatkowo odczuwamy takie to ciepło, tak? Dlatego zupy mocy głównie gotujemy od jesieni do wiosny, przez ten okres taki chłodniejszy, ale nie tylko, bo w lecie też gotujemy, albo na przykład właśnie ktoś jest w okresie rekonwalescencji, ktoś jest na przykład w połogu, więc wtedy też oczywiście, że gotujemy takie zupy mocy. I w lecie takie zupy gotujemy raczej tak 2 do 3 godziny, bo chcemy osiągnąć, można powiedzieć, tylko tą część, gdzie będzie transformacja substancji w energię, tak? Czyli chcemy osiągnąć to qi, ale nie zawsze już właśnie w lecie chcemy osiągnąć to yang, dlatego że yang mamy na zewnątrz, żar leje się z nieba, więc tego yang w lecie nam więcej tak naprawdę nie potrzeba. Więc jeśli ktoś gotuje zupy mocy w lecie, to gotujemy je zdecydowanie krócej. No i też wybieramy tam mięsa chłodniejsze termicznie, tak? To sobie tam po prostu posprawdzać. Na przykład królik jest chłodny termicznie, więc na przykład można gotować w lecie z królika. Albo właśnie wtedy w lecie możemy gotować rosoły takie warzywne.
Natomiast zimą gotujemy zdecydowanie dłużej i tak jak w naszych warunkach, no to takie 6 do 8 godzin to byłby taki, no, dobry okres. Ale jeśli mamy kuchenkę gazową, albo oczywiście jak ktoś jeszcze mieszka na wsi, czy gdzieś ma jakiś domek, w którym ma opalanie żywym ogniem, to takie 6 do 8 godzin jest wystarczające. Natomiast jeśli już gotujemy na kuchence elektrycznej, to się mówi nawet o 18 godzinach. Oczywiście takie zupy, słuchajcie, jak one mają tylko leciuteńko, tak nawet nie wiem, czy pyrkać, bulgotać, po prostu ledwo co, to one po prostu mogą się gotować całą noc. Bo to jest tak, że jak ktoś usłyszy, o matko, 6 godzin albo 18 godzin mam gotować, to jest prawie niemożliwe. No przecież to się może gotować też w nocy. Nie ma problemu. Jeśli właśnie na tej kuchence elektrycznej, to niestety dłużej. Natomiast jeśli gotujemy na kuchence indukcyjnej, niestety to się nie sprawdza. To znaczy nie będzie takiej tej transformacji. Więc, że tak powiem, jeśli z czasem ktoś będzie planował jakiś remont, no to proszę sobie to wziąć pod uwagę, żeby, że tak powiem, zmienić kuchenkę. Zerknę tylko, czy są jakieś takie konkretne pytania tutaj. Nie, nie ma. Dobra, to będziemy później odpowiadać. No i takie buliony oczywiście też możemy gotować na zapas, więc można gotować w zależności od tego, jaka jest rodzina, bo można gotować na przykład tam w takim garze 6-litrowym, bo jak są dwie osoby, to pewnie wystarczą, ale jak są na przykład większe rodziny, no to można gotować w większych garach, takich 12-13 litrów nawet, bo tam jak się powrzuca na przykład trochę tego mięsa, trochę tych warzyw, to faktycznie się nazbiera i później jak zlewamy ten bulion, to nie ma tego tak wiele. No i żeby tego nie gotować co chwilę, bo przecież wiadomo, żyjemy troszeczkę innym tempem, nie ma na to czasu, to po prostu można gotować właśnie na zapas. I albo trzymać w takim garku i jak jeszcze będzie ten tłuszcz, to tłuszcz po prostu jest, powiedziałabym, tak hermetycznie zamyka tą ciecz. A jak tylko wybieracie później po trochę, no to nie wiem, to można lepiej na przykład też przelać do słoików. Tak? Ja na przykład tak robię, że po prostu przelewam do słoików i trzymam to po prostu w lodówce. Za pierwszym razem najczęściej wynoszę do garażu, ale jak już tak troszeczkę jeszcze zużyję i to nie jest tak hermetycznie zamknięte, to po prostu przelewam już resztę do słoików. No i taki bulion, taką zupę możemy pić po prostu solo, może być z różnymi dodatkami, można na tym też zrobić jakieś inne zupy, można to używać do sosów, więc praktycznie możemy to potraktować trochę jak nasz rosół, jeśli chodzi o takie rzeczy, te dodatkowe, prawda? Natomiast tak na bieżąco właśnie możemy sobie to po prostu pić, możemy też zabierać do pracy, bo wiele osób ma dylemat, a co ja mam wziąć do pracy? Więc właśnie można sobie kupić termosik i po prostu wziąć jak za dawnych czasów do pracy. No i teraz jest właśnie taki, może nie dylemat, tylko kwestia, co dodawać do takich zup mocy. No bo tam mięsa to sobie po prostu można powybierać w zależności od tego, jakie tam mamy dolegliwości. I tak samo jest właśnie z dodatkami, bo takie zupy mocy możemy, żeby one miały działanie takie lecznicze, to możemy je dobierać w zależności od tego, jakie mamy dolegliwości. Czyli mamy tak, jeśli chcemy, mamy niedobory qi, możemy mieć niedobory krwi, możemy mieć niedobór yang, możemy mieć niedobór yin, może trzeba też uzupełnić jing. I w zależności, co my potrzebujemy uzupełnić, to takie zioła dokładamy. Oczywiście tam pewnie większość będzie takich ziół zachodnich, ale tak, na pewno standardowo to możemy po prostu używać też naszych warzyw typu marchewka, pietruszka, seler, na przykład kapustę włoską też można dołożyć i to będą takie nasze standardowe. Opcji gotowania zup mocy jest kilka. Oczywiście pomijam te, bo ja tak dzisiaj przygotowując się chwileczkę do tego, że tak powiem, live'a, to tak zerknęłam szybko jeszcze na internet, więc powiem tak, jak ja widzę, że o zupach mocy, nikomu oczywiście nie umniejszając, na przykład pisze dziennikarka, która jest polonistką i później, słuchajcie, to idzie w świat.
No to ja tam na przykład widzę ewidentne błędy, prawda? I później ktoś właśnie mówi, no nie, tak się nie gotuje zupy mocy. Więc jeśli Państwo na przykład chcecie to używać w kwestii leczniczej, no to najlepiej to albo udać się do terapeuty, albo faktycznie śledzić takie portale, gdzie faktycznie tam wypowiadają się fachowcy, prawda? No bo jak laicy mówią, tak mi się przynajmniej wydaje, bo czytając to, to raczej oceniam, że to jest laik. Więc jeśli ktoś zupę mocy nawet nie mówi, że można ugotować na mięsie, tylko od razu poleca na warzywach, to oczywiście, że można to zrobić na warzywach, ale nigdy nie będzie miała takiej mocy, tak? Natomiast też właśnie warto dodawać tych ziół chińskich, tylko wtedy już trzeba wiedzieć jakich. No bo jeśli chcemy na przykład dołożyć sobie, chcemy uzyskać właśnie więcej tej energii, no to na przykład wtedy trzeba na przykład dołożyć, nie wiem, czy daktyle czerwone, czy na przykład traganek, ale też może być korzeń dzwonkowca. Więc w zależności, co potrzebujemy dołożyć? Jeśli będzie na przykład trzeba uzupełnić dżing, to wtedy możemy na przykład dokładać korzeń rdestu wielokwiatowego, czy korzeń arcydzięgla, czy korzeń rymani, tak? Dla niektórych może będą to, że tak powiem, nowe określenia, ale ja wiem, że wtedy to faktycznie pomoże. Jeśli z kolei byśmy uzupełniali yang, to będą nasiona kanianki chińskiej, kwiat krokosza barwierskiego, arcydzięgiel chiński też może być. Ale też właśnie, jak Państwo tam sobie dobrze popatrzycie na te produkty, tam jest dużo na mojej stronie opisane, albo też na grupie dużo znajdziecie. To oczywiście, że jeśli chcemy wzmocnić yang, to możemy używać tych produktów, które są u nas dostępne, typu na przykład pieprz, goździki, anyż, więc one też spełnią swoją rolę. Tam może być też przecież na przykład jeszcze czy kardamon, czy też można, to już może nie nasze, ale to jest w miarę dostępne też dobrze w Polsce. To też może być na przykład świeży imbir czy kurkuma. Tylko my po prostu musimy wiedzieć tak naprawdę, co my musimy sobie dodać? Jeśli generalnie chcemy się rozgrzewać, no to mogą być między innymi te produkty, o których mówiłam. Ale z kolei, jeśli na przykład mamy do uzupełnienia yin, no to wtedy już musimy uważać z taką ilością gotowania, więc nawet wtedy się mówi, że gotujemy troszeczkę krócej i jeśli gotujemy krócej, na przykład około 4 godzin, żeby właśnie nie wytworzyć takiej ilości yang, tak, bo my chcemy yin uzupełnić, no to też możemy wtedy dołożyć do tego jakieś wodorosty typu wakame, kombu, cebulka lilii też może być. Więc tak mówię, trzeba po prostu sprawdzić, co nam dolega. Jeśli chcemy uzupełnić z kolei krew, no to na przykład dangguei może być, tak? Ale też daktyle czerwone, które tak często się przewijają w moich, że tak powiem, tematach, które tutaj poruszam. Daktyle longan też jak najbardziej mogą być. Więc jeśli to, co dodajemy, to powinniśmy wiedzieć tak naprawdę, co my chcemy osiągnąć. Żeby to nie było tak, że na przykład ja tam kiedyś rzuciłam jakąś zupę mocy i wszyscy będą gotować taką samą zupę mocy, tak? Bo tak naprawdę te zupy to powinny być dostosowane do tego, co dolega danej osobie, tak? Czyli to, co mówiłam, czy ma niedobory czy niedobory krwi, niedobory jak, niedobory yin, a może właśnie trzeba uzupełnić też dżing. Więc to tak naprawdę jest bardzo precyzyjne i dlatego warto udać się do terapeuty, żeby wiedzieć, co mi dolega, a jak już wiem, co mi dolega, no to wtedy ewentualnie jest duża szansa, że tak powiem, dobrze będzie dobrany. No i teraz, dla kogo stosujemy te zupy mocy? To, co mówiłam, tak jak jest w Chinach. Kobiety po porodzie jak najbardziej, bo przecież ona zużywa bardzo dużo qi i krwi, ale także później w trakcie karmienia zużywa dużo substancji, więc trzeba to wszystko uzupełniać.
na jakieś chroniczne infekcje, tak? Jak na przykład dzieci macie chorobite albo sami chorujecie, no to znaczy, że właśnie po prostu trzeba sobie po prostu gotować takie zupy mocy, jak jest osłabiona odporność. Natomiast nie podajemy zupy mocy, jak jest bardzo wysoka gorączka. Bo jak jest wysoka gorączka i my podamy taką zupę mocy, która jeszcze rozgrzewa, no to wtedy to nie jest dobry pomysł. Zaraz jak spadnie gorączka, żeby właśnie odbudować na przykład chi, prawda? To wtedy tak. Natomiast w trakcie wysokiej gorączki osobiście bym tego nie polecała. No i też poleca się zup mocy, jak ktoś ma taki wrodzony nadmiar yang, albo tak są osoby takie, nie wiem, bardzo wybuchowe, widać, że mają bardzo dużo gorąca, no to wbrew pozorom z tymi zupami mocy też uważamy. Czyli jak to jest w medycynie chińskiej, nie ma nigdy rzeczy idealnej dla wszystkich. To trzeba bardzo precyzyjnie dobierać, żeby faktycznie były te efekty terapeutyczne. Wydaje mi się, że z mojej strony chyba tak wyczerpałam temat. To teraz tylko może sobie zerknę, czy są jakieś pytania. To teraz może tak, jak są pytania, to bardzo proszę Państwa, zadawajcie. Nie ma pytań. To znaczy, że się będziecie. Ja sobie go tutaj odświeżę. Czy mi się coś tu pojawią, jakieś pytania, czy nie? Bo na razie ich nie widzę. Czy nagranie będzie zapisane? Myślę, że to jest na Facebooku, więc się zapisuje. Na innych platformach nie zawsze się zapisuje. Czyli jeśli ktoś ma tylko indukcję, no to jak powiedziałam, no to jest zawsze jakiś tam dylemat, bo nigdy nie będzie to takiego efektu, więc, więc jak gdyby to. Jeśli ta zupa nie przyniesie, opowiedziałam tak, jeśli ta zupa nie przyniesie takich efektów, to tylko nie, to jak gdyby nie mówić to, że to nie działa, tylko akurat między innymi to będzie słabiej działało przez to, że jest po prostu indukcja. A kiedyś przy okazji, jak pani będzie robiła, że tak powiem, jakiś remont, no to warto wziąć pod uwagę, żeby faktycznie mieć inne źródło dogrzania takiego kuchennego. Z mięsa mrożonego teraz będą gęsi, które może. Powiem tak, generalnie w medycynie chińskiej nie zaleca się mrożenia, bo według medycyny chińskiej właśnie tracimy to chi. Ale od razu powiem szczerze, że ja sama też mrożę mięso, bo to jest właśnie ten dylemat, o którym mówiłam, że no nie ma tak na co dzień w tej chwili dostępu do dobrej jakości mięsa. Więc jeśli ja zamawiam mięso, to ja go zamawiam, tak powiedziałabym, już hurtowo, tak? To po prostu zamawiam od razu więcej. No i też w takim okresie od jesieni do wiosny, bo wtedy po prostu przywożą mi to mięso i wiem, że ono dotyczy dobrej jakości, znaczy w sensie, że się nie rozmrozi, nic się nie stanie. Więc jak tylko mi przyjeżdża, to oczywiście wtedy gotuję na przykład przez 2 dni coś z mięsem i później przerwa, no a później mam trochę zamrożonego, no i go używam, bo no, też musimy się dostosować do tego, co w tej chwili po prostu panuje, jakie mamy warunki, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale i tak myślę, że lepsze będzie to mięso mrożone niż takie po prostu byle jakiej jakości. Już sobie zerknę, bo coś tutaj. Coś mi tutaj przeskakuje. To może będę. A przy menopauzie i uderzenia gorąca raczej bym nie zalecała. Albo właśnie to co mówiłam, z tym, no właśnie na ten niedobór yin, tak? Tylko i zdecydowanie krócej gotowany. Przy menopauzie to bym tak gotowała maksymalnie nawet 2-3 godziny, dlatego że jak są uderzenia gorąca, to naprawdę trzeba uważać. I
nie jest to za mocno polecane, więc jest wskazane, no bo żeby na przykład właśnie dać te na przykład na odbudowę qi, dać na odbudowę yin, tak? Czyli na przykład te produkty, które odbudowały yin i qi, nie używać mięs gorących, czyli na przykład baranina jest gorąca, absolutnie nie. I wbrew pozorom wołowina jest ciepła, a na przykład wieprzowina jest neutralna, więc wtedy na przykład może być jakiś tam królik, zając, które są chłodniejsze termicznie, więc na przykład z takich ewentualnie próbować gotować. Tu jeszcze na innym pytają, jaka jest Pani opinia o diecie roślinnej? Przepraszam, to już było. No było, właśnie mówiłam. Postaram się to nagranie dać jeszcze też może na Instagramie i na YouTubie, jak się uda, więc będzie można odsłuchać. Dobrze? Wolnoważe. No, można spróbować, ale to jest. Więc można, myślę, że można, tylko że tak mi się wydaje, że w takich tych garach stalowych, jak mamy, to byłoby lepiej, ale oczywiście, że można. Co z ogrzewaniem zup? Wcześniej zadałam takie pytanie, czy nadal jest odżywcza? No tak, no bo to, co mówiłam, że takie zupy gotujemy większej ilości, no bo skoro tak długo gotujemy, to nie jesteśmy w stanie tego po prostu co chwilę gotować. Przecież nawet raz w tygodniu to pewnie byłoby ciężko, więc po prostu można je odgrzewać. Bo skoro gotujemy je, bo znowu właśnie to jest takie pytanie, bym powiedziała trochę po zachodniemu, bo wartość odżywcza, tak? Z pozycji medycyny klasycznej jest tak, że surowe owoce i warzywa są zdrowe, bo mają dużo witamin, bo mają dużo minerałów. Natomiast z pozycji medycyny chińskiej dla większości osób zdrowsze będą właśnie gotowane, bo my to dużo lepiej po prostu dużo lepiej trawimy. No i to, co powiedziałam na początku, że jest ta transformacja substancji w energię, a o to nam po prostu chodzi. Coś mi tu znowu znika. Chyba spróbuję tutaj, na drugim. Czy zupę mocy można wekować? No Pani się chyba właśnie spóźniła, dlatego że ja o tym mówiłam, że po prostu może wekować. Nie wekować i dawać na przykład do piwnicy, tylko po prostu wekować tak właśnie i dać do lodówki. To myślę, że będzie Pani miała możliwość odsłuchania, bo ja poruszyłam ten temat. Czy nagranie będzie zapisane? Mam nadzieję, że się zapisuje. Jaka ilość mięsa jest potrzebna na 5 litrów wody? Generalnie to tak, słuchajcie, trochę na oko. No ja na przykład do takiego garnka 6-litrowego, bo nas jest dwójka, no to wrzucam po prostu takiego kilogramowego kilo z hakiem kurczaka. I oczywiście dodaję tam dużo warzyw. I tyle. To po prostu ja mnie z czasem wyczuć, bo ja tak nie robię na wagę. W celu odbudowy yin, no też właśnie mówiłam o tych, które mogą być produkty. Tam mówiłam na przykład wodorosty można dokładać. Po prostu coś o chłodnej termice wtedy, czy nawet zimnej można dorzucić. No i też wtedy mięsa inne. No i też krócej gotować. Więc ja myślę, że jak Państwo to jeszcze raz odsłuchacie, to myślę, że będzie to dla Was zrozumiałe. No to co, chyba nie widzę więcej pytań, więc w takim razie cóż, dziękuję Państwu i mam nadzieję, że się zapisało i będzie można to odsłuchać. A kto jeszcze nie słyszał tego, to właśnie i na grupie, i na moim fanpage'u
Wrzuciłam dzisiaj mięsa, czyli tam jest podział, smak, termika i działanie na nasz organizm. I myślę, że dzięki temu będzie Państwu dużo łatwiej dobierać wtedy dodatki do tych zup. No a po prostu wszystkie te zioła, no to też jest na mojej stronie elżbietakasztelaniec.pl. Jest termika, są smaki opisane, więc po prostu trzeba szukać, bo tak to ja bym musiała z tego chyba, nie wiem, 5-godzinne szkolenie zrobić, jakbyśmy tak wszystko rozbierali po kolei. Więc ja myślę, że taki live to jest tylko takim, że tak powiem, zaczątkiem, żeby próbować. To jest jedno, a drugie na grupie, bo kto z Państwa jeszcze nie jest na grupie, bo dzisiaj robię to na fanpage'u, to jest grupa Dieta według medycyny chińskiej porady. Tam naprawdę, jak wrzucicie hasło zupa mocy, to ja coś tam rzuciłam, ale przede wszystkim jest kilka pań, które naprawdę wrzucają co chwilę bardzo fajne zupy mocy, więc możecie z nich czerpać inspiracje i po prostu dorzucać na swoje potrzeby. Gdzie znajdę przepis na zupę mocy? No jest na grupie. Także to jest tak, że no ja tutaj tak mówię, ja bym tu mogła siedzieć, więc jeśli Państwa interesuje ten temat, bo uważam, że w okresie takim właśnie jesienno-zimowym jest bardzo istotny, to naprawdę wrzucić na grupie hasło albo tutaj na fanpage'u, ale na grupie będzie dużo więcej, wrzucić hasło zupa mocy i naprawdę wyskoczy Wam tego mnóstwo. Będziecie mieć po pierwsze, co się dodaje, jak ją zrobić, tam jest naprawdę bardzo dużo przepisów. No i też trzeba dostosować do siebie to, co mówiłam, prawda? Do swoich dolegliwości i to podałam, więc kto jeszcze, poza tym pani pyta o przepis na zupę mocy, generalnie mówiłam, co trzeba dokładać, więc to jest tak, że właśnie państwo się was spaźniacie i później zadajecie pytania, które ja umówiłam, więc myślę, że te pytania właśnie już czegoś takiego będę dotyczyły. W takim razie cóż, dziękuję bardzo i do zobaczenia.